Żyjemy w czasach, gdzie podręczność oraz mobilność danego sprzętu jest niebywale ważna. Ja nazywam się Karol i chciałbym dzisiaj pokazać Ci odpowiednik piły stołowej, akumulatorową pilarkę kosową LS002G. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od danych technicznych. Na sam początek powiem o akumulatorze. Nasz sprzęt jest obsługiwany akumulatorem Lion 40V. Średnica tarczy tnącej to 25,4 do 30 mm, natomiast maksymalna grubość nacięcia tarczy to 2,4 mm. Maksymalny kąt cięcia tarczy w poziomie jest to 60 stopni, natomiast w pionie 48. Prędkość obrotowa na biegu jałowym to 4800 obrotów na minutę. Na sam koniec tej części materiału powiem Wam, dlaczego uznałem ten sprzęt za mobilny oraz przenośny. Waga całkowita tego sprzętu razem z akumulatorem to zaledwie 17 kg. Lampa w pilarce pomaga nam także w precyzyjnym cięciu, rzucając cień, który wskazuje, gdzie dokładnie tnie tarcza. Nasz sprzęt posiada także blokady we wskazanych miejscach na filmiku, które zabezpieczają przed niepożądanymi ruchami. Na sam koniec wprowadzę jeszcze jedną ciekawostkę. Poziom ciśnienia akustycznego naszego sprzętu to 89 dB. Jest on przyrównywalny do ruchu ulicznego. Pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli będziecie szukać tego modelu niekoniecznie w naszym sklepie, zwracajcie uwagę na to, czy ma na końcu napisane Z01. Jeżeli tak jest, oznacza to, że ten produkt jest sprzedawany bez akumulatora oraz bez ładowarki na akumulator. Było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaki kolejny sprzęt chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska.